Szczęść Boże, bułka z masłem, czyli coś Wam powiem wielkopustnie. Każdy z nas wie, czym jest wolność. Możemy się poruszać swobodnie, dokonywać różnych wyborów, decydować o swoim życiu. Wolność dana od Boga jest darem bezwarunkowym. Bóg nie dał nam jej na użytkowanie do czasu, kiedy pomylimy się i wybierzemy źle. Dał nam wolność mimo naszych złych decyzji. Bo nas kocha i chce, byśmy w tej wolności kochali również Jego. Ta wolność jednak nam podsuwa pytania, dlaczego Bóg nie zapobiegł różnym tragediom? Dlaczego nie powstrzymał Judasza? Dlaczego nie wybrał innej drogi zbawienia? Dlaczego to czy tamto? Zwyczajnie to nie byłaby już wolność. Słyszymy dziś, jak Jezus wybiera miejsce na spożycie Paschy. Nie jest jakoś ono opisane dokładnie. Można powiedzieć, że jest tak ogólnie ujęte, że każde miejsce do Niego pasuje. Dlatego możemy zrozumieć bardzo osobiście. U Ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami. Tak, u Ciebie, u mnie, u Niego, u niej. U każdego z nas jest dobre miejsce, by zasiąść do stołu z Jezusem i doświadczyć czegoś niebywałego. Być z Nim blisko. Jest to okazja, żeby oczyścić naszą miłość do Jezusa. Ilekroć miłość do Pana przygasa, wówczas nasza wola ulega różnym pragnieniom. Najczęściej jest to chęć ucieczki i rezygnacji z tego, co wymagające. Słabość może gasić naszą gorliwość. Pan to dostrzega i daje nam jasny sygnał, mówiąc przezornie o tych, którzy swoją postawą zdradzą Go. Biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. I daje nam to do myślenia. Czy nie ja, Rabbi? Od wczoraj siedzi mi w głowie myśl, że nie będę chciał zajęć z maluchami. Bo się do tego nie nadaje. Nie mam cierpliwości. Nie mam posłuchu. W ogóle katecheza jest mi ciężarem. Ale jak się podzieliłem tą myślą, to usłyszałem, to jest księdza krzyż. Myślenie się zmieniło. Chęć wybierania w życiu łakoci brała górę. A trzeba też się napić gorzkich ziół, bo choć nie smakują i odrzucają, to jednak przynoszą korzyść. W wolności mógłbym powiedzieć, nie chcę tego. Tyle, że nie tylko o mnie tu chodzi. Mam nad czym teraz myśleć. Papież Benedykt XVI, wprowadzając nas w tajemnicę Triduum, napisał, w nadchodzących dniach będziemy wspominać najwyższą konfrontację między światłem a ciemnością. My również musimy postawić się w tym kontekście świadomi naszej nocy, naszych win i odpowiedzialności, jeśli chcemy na nowo przeżywać tajemnicę paschalną z duchowym pożytkiem. Nie możemy traktować Boga jako towaru handlowego. Jednym Go pokażemy i damy, a innym nie. Nie możemy się zachowywać jak Judasz, który zapytał, co chcecie mi dać za Niego. Nie możemy za 30 srebrników swojej wygody porzucić misji, do której zostaliśmy wybrani. Boga nie można sprzedawać, skoro On dał nam się połamany w chlebie. Chlebem i Bogiem należy się dzielić. On cały czas patrzy i zwraca się do nas z miłością i pytaniem, przyjacielu, po coś przyszedł? W tym wszystkim tą swoją miłością, tymi pytaniami, tą czułością przenika nas tak bardzo głęboko. Bóg kocha każde swoje stworzenia. Kocha upadłych aniołów i Judaszów historii. Kocha, bo nie może zaprzeć się samego siebie. Jest Bogiem, którego imię brzmi miłosierdzie. I zostawia nam wybór, czy przyjmiemy Go w gościnę, czy odejdziemy w ciemną noc. Z Panem Bogiem.